zaangażowanie, walka to przede wszystkim. To, co było w meczu z MKS-em, mi przynajmniej dało bardzo dużą nadzieję na to, że dzisiaj będzie wszystko po naszej myśli, bo pokazaliście, że naprawdę możemy walczyć. Biegamy, pracujemy dla drużyny. W 2011 roku reaktywowaliśmy drużynę Żagiel Piecki. No i tak z roku na rok stopniowo staramy się to rozwijać, tą naszą piłkę lokalną. Pierwsza kolejka sezonu 2017-18. Jesteśmy na stadionie w Pieckach. Będziemy dzisiaj podejmować zespół DKS Dobre Miasto. Jest to mecz inaugurujący rozgrywki, kolejkę, także no, serdecznie zapraszam. Pierwszy sezon, jak na Beniaminka przystało, będzie nam zależało na tym, żeby się utrzymać. To będzie nasz główny cel. Każda inauguracja jest troszeczkę niewiadomą, tak? Przetrenowaliśmy okres przygotowawczy, tak jak zaplanowaliśmy. Może nie wszyscy zawodnicy mogli brać w nim udział, wiadomo, no mamy wakacje, taki okres raczej trudny. Ale ogólnie no, będziemy próbować w każdym meczu powalczyć, pokazać się, no i tak jak powiedziałem, przede wszystkim ogrywać naszą młodzież. Na pewno jest historia, bo nigdy w Pieckach nie było klasy okręgowej. Spotykam się z piłkarzami, którzy grali wcześniej, dużo, dużo lat wcześniej. Przychodzą nasze mecze, są zadowoleni, bardzo zadowoleni. A kibice tak jak kibice, no, tak jak pewnie tutaj ktoś wchodzi na nasze strony, widzi, że przychodzi po 200, po 300, po 500 ludzi na mecz, nie? W takiej małej gminie. Myślę, że to jest dla kogo grać. O tak.